przedsiębiorstwie produkcji betonów Prevbet w Śniadowie otwarty został nowy zakład produkcji wyrobów silikatowych. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele administracji państwowej, wykonawcy inwestycji oraz pracownicy zakładu. Nowy obiekt oraz linię produkcyjną poświęcił ksiądz biskup Janusz Stepnowski. Wdrożyliśmy produkcję nowego materiału budowlanego zgodnie z potrzebami rynku, powiedział Jerzy Michalak, prezes zarządu Prevbet w Śniadowie. Nowy zakład to jest to rzeczywiście na najwyższym poziomie zakład w pełni zautomatyzowany, maksymalnie jak tylko można na obecne czasy i faktycznie będzie poszerzał naszą ofertę o wyroby o doskonałej izolacyjności akustycznej, zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i uzupełni ten segment rynkowy, który do tej pory przez beton komórkowy nie był, że tak powiem, doceniany. Chodzi o segment rynek deweloperski. Co to znaczy? To znaczy, że ten materiał jest przede wszystkim wykorzystywany w budownictwie wielkomieszkaniowym, ponieważ ma doskonałe właściwości, jeśli chodzi o izolacyjność akustyczną. Beton komórkowy, owszem, jest doskonałym materiałem, no ale właśnie ma tą niedoskonałość, którą, że tak powiem, no nie sposób tego już uzupełnić technologicznie, jeśli chodzi o izolacyjność i akustykę. Natomiast cegła silikatowa, wyroby silikatowe są takim wyrobem, który doskonale spełnia najbardziej, że tak powiem, wymagające parametry, jeśli chodzi o izolacyjność akustyczną. I to jest doskonałe uzupełnienie naszej oferty, dotychczasowej oferty, jeśli chodzi o materiał murowy ścienny. Z bloczków silikatowych produkowanych w zakładzie w ciągu roku będzie można zbudować 600 domów jednorodzinnych. Ale roczna wydajność w zależności od potrzeb rynkowych, bądź też od sposobu i trybu organizacji pracy, ona się waha od 55 do 65 tysięcy metrów sześciennych budynków. To jest mniej więcej pokrycie około 40% tego, co teraz robimy. Rozbudowa zakładu produkującego materiały budowlane to dobry przykład inwestycji służącej rozwojowi ziemi łomżyńskiej. Polski zakład, gdzie kapitał całkowicie jest polski i to mnie cieszy. I powiem Państwu, Panu, Panie Redaktorze, że miałam spotkanie z Panem Prezesem i urzekł mi swoim podejściem do człowieka, do swoich pracowników. Po prostu niezwykły szacunek i troska o swoich pracowników i o to, żeby ten zakład funkcjonował, rozwijał się właśnie dla nich, bo tutaj dzięki nim rodziny mają po prostu byt. Więc po pierwsze rodzina, wsparcie i to się ceni. Właściciel zakładu, który troszczy się o człowieka, to jest po prostu coś niezwykłego, wspaniałego. Ja się cieszę. Cieszę się, że tu na ziemi łomżyńskiej rozwija się pięknie zakład Prevbet Śniadowo. Wiem, że są kolejne inwestycje. Inwestycje związane z tym, że buduje się droga S61 Via Baltica i obwodnica Łomży. Dzięki temu tutaj ten zakład pracy jeszcze bardziej będzie się rozwijał. Jesteśmy dumni z firmy Prevbet, ich wyrobów budowlanych. Jest to nasza czołówka. Śmiem powiedzieć, nie tylko krajowa, polska, ale również europejska. Bardzo cieszę się, że w tych trudnych czasach potrafią utrzymać się na rynku, zaspokajać dużą część naszego kraju, jak również produkować na eksport. Pamiętamy czasy, kiedy tu przed tą bramą ustawiały się kolejki tirów, kupowano każdą ilość wyrobów Prevbetu. Natomiast dzisiaj jest trudno sprzedać, ale dobre działanie, dobre zarządzanie, dobry produkt jakościowy powoduje, że jednak pomimo też różnych trudnych spraw związanych i z kryzysem, i związanych z trudnościami finansowymi, jednak jest coraz większa produkcja wyrobów Prevbetu, zarówno w kraju, jak i za granicą. Bardzo cieszymy się, że na ziemi łomżyńskiej jest taki producent, jest to nasz ambasador gospodarczy. Dzięki rozwojowi przedsiębiorstwa przybywa miejsc pracy. To ważne dla rodzin mieszkających w Śniadowie i okolicznych miejscowościach. Jesteśmy na inauguracji linii produkcyjnej elementów takich bardziej betonowych, które będą służyć do budowy naszych autostrad, a szczególnie tej autostrady, która będzie tutaj w okolicach Śniadowa powstawała w kierunku Ostrowi Mazowieckiej i będzie nas łączyć też z krajami bałtyckimi. I cieszę się, że pan prezes podjął taką inicjatywę, aby zbudować tę linię. Wiem, że są plany budowy następnej linii, elementów do budowy domków.
jednorodzinnych. Także pan prezes ma inicjatywy, które podejmuje, później je realizuje i z tego się cieszymy. Ludzie mają pracę z okolic Śniadowa i spoza Śniadowa. Poprawa koniunktury gospodarczej widoczna jest w całym kraju. Polskie zakłady mają możliwości rozwoju. Oczywiście jest to kwestia związana z rozwojem naszego kraju. Mamy taką dobrą sytuację, że z jednej strony mamy bardzo dobry wzrost gospodarczy, jeden z wyższych w Europie. Z drugiej strony niskie bezrobocie. Realizujemy różnego rodzaju programy społeczne, czyli innymi słowy można z jednej strony się rozwijać, z drugiej strony tymi dobrami w miarę sprawiedliwie się dzielić. Jednym słowem cieszę się, że Polska ma ten sukces. Oczywiście na to wszystko składa się wysiłek wielu grup społecznych. Dobra jest polityka w zakresie rozwoju. Z drugiej strony przedsiębiorcy wykazują swoją aktywność, swoją w tym zakresie odwagę inwestycyjną. I mamy to, że na terenie naszego województwa, które w wielu wypadkach było czy wykluczone komunikacyjnie, czy miało tą niższą stopę przyrostu PKB. W tej chwili wiele się zmienia. Mam nadzieję, że ta odpowiednia polityka rządu wspierana, bo też oparta ona jest na takiej aktywności wielu środowisk, w tym przedsiębiorców, w dużej części będzie przynosić nam efekty, a dzisiaj w tym zakładzie w Prewbecie mamy też kolejną inwestycję związaną z budową tutaj produkcją silikatów, czyli wdrażania innowacyjnych technologii. Z otwarciem nowego zakładu wiąże się utworzenie dodatkowych miejsc pracy. To zawsze cieszy, powiedziała redaktor Magdalena Gołaszewska, prowadząca spotkanie. Ja znam spółkę Prewbet już od kilku lat, ale kiedy dzisiaj mogłam tutaj przyjechać i zobaczyć, jak się fantastycznie rozwija spółka ze 100% polskim kapitałem, kiedy trwa na rynku od 92 roku i ciągle się rozwija, wierząc w optymizm, wierząc w to, że ten rynek ma sens, to naprawdę serce rośnie. Fajnie jest widzieć takie nowoczesne rozwiązania. Ja jestem humanistą, ale zawsze po prostu z otwartymi oczami patrzę na te wszystkie technologiczne rzeczy. Jest mi ogromnie miło, że ja mogę być częścią tego i trzymam kciuki za wszystkie spółki tego rodzaju, które rosną same wraz z nami, dają rady na trudnym rynku i walczą o swoje miejsce na tym rynku. Otwarciu nowego zakładu towarzyszył program artystyczny.